Na początku lat 90. takiego miasta w centralnej Polsce, jak przeszło 800 tysięczna wówczas łódź, nie ominęła fala szerzącej się gangsterki. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób miało wątpliwą przyjemność dowiedzenia się, kim jest Ireneusz J. pseudonim Gruby Irek, czy Krzysztof J. pseudonim Jędrzej. Spotkanie z nimi oznaczało jedno: trzeba było płacić haracz za ochronę. Dotyczyło to szczególnie restauratorów i właścicieli pubów przy głównej ulicy miasta, Piotrkowskiej. Masowo kradziono też samochody, handlowano narkotykami, dokonywano oszustw w ramach tak afery winiarskiej. W końcu w grę wchodziły już tak duże pieniądze, że w półświadku zaczęła się zacięta rywalizacja. Wybuchy bomb czy strzelaniny były na porządku dziennym. Kule dosięgnęły też grubego Irka. Subscribe. Łódzka Ośmiornica to grupa przestępcza działająca od 1993 roku. To z tego okresu znane są nazwiska takie jak Ireneusz Jasienowicz pseudonim Gruby Irek, Tadeusz m pseudonim Tatowel Materac, Andrzej m pseudonim Mikser oraz Krzysztof J. pseudonim Jędrzej. Gruby Irek był w łodzi uważany za specjalistę od ściągania haraczy, przede wszystkim z lokali gastronomicznych czy rozrywkowych i drobnych złodziei. Zaczął rywalizować o przywództwo w grupie z Materacem, chciał kierować wszystkim, Płacić mieli mu złodzieje, dilerzy, restauratorzy, miał też otrzymywać działkę od oszustw. Naraził się w końcu swoim kompanom. Aby wysłać grubego Irka na tamten świat, zebrali oni 30 tysięcy dolarów. Na zlecenie innych członków łódzkiej ośmiornicy został zastrzelony w Wigilię Bożego Narodzenia siódmego roku w Zgierzu koło Łodzi. Zabójcą był Ukrainiec o pseudonimie Pasza, były członek specnazu. Oddał dwa strzały z karabinu snajperskiego, z czego jeden trafił grubego Irka w głowę. Prawą ręką szefów byli Krzysztof Jędrzejczak, pseudonim Jędrzej oraz Wojciech S. Zostali oni oskarżeni m.in. o współudział w zabójstwie Ireneusza Jesionowicza, pseudonim Gruby Irek oraz zlecenie zabójstwa Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś. grupie zarzuca się również uprowadzenia biznesmenów z Opoczna, Tomaszowa Mazowieckiego i Konstantynowa Łódzkiego. Kierownictwo w grupie przejęli wspomniani wcześniej Tato i Mariuszka. Grupa poza wymuszeniami haraczy zajmowała się wtedy kradzieżami samochodów, wchodziła też w handel narkotykami. W zasadzie złodzieje i dilerzy musieli oddawać część swoich zysków w zamian za pozwolenie na działanie w mieście. Największe pieniądze przynosiły jednak nie przestępstwa kryminalne, a gospodarcze. Popularnością cieszyły się wtedy wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych. Można też śmiało powiedzieć, że ośmiornica stała się jednym z prekursorów wyłudzania podatku VAT, służyła temu tak zwana afera winiarska. Zakładano spółki na podstawione osoby, zwykle bezdomnych, tak zwanych słupów. W ramach winiarskiej działalności członkowie gangu wykorzystywali lukę w prawie, unikając w ten sposób płacenia podatku akcyzowego i VAT. W latach od 1997 do 1999 kilkadziesiąt firm winiarskich uszczupliło podatek akcyzowy i VAT w łącznej wysokości ponad 60 milionów złotych. Łódzcy gangsterzy, już bez grubego Irka, mogli zacząć działać po swojemu. Zorganizowali podgrupę nazywaną później Zbrojnym Ramieniem, w skład której mieli wchodzić m.in. Robert R., Marek W., Ireneusz S. pseudonim Sisi czy Włodzimierz G. pseudonim Boxer. Trzej ostatni w 1998 roku mieli zacząć porywać bogatych ludzi dla okupu. W czerwcu 1999 roku grupę rozbiła policja. Następnego dnia gazety pisały o liderach jako o zatrzymaniu łódzkich biznesmenów. Śledczy podsumowali, że skarb państwa na oszustwach łódzkiej ośmiornicy stracił co najmniej 300 milionów złotych. Ze względu na ogrom zarzutów proces sądowy trzeba było rozbić na kilka wątków, m.in. gospodarczy, kryminalny i zbrojny. Na ławach oskarżonych zasiadło ponad 120 osób, a wśród nich urzędnicy państwowi, strażnicy więzienni, prawnicy i księgowi. Kolejnych 200 osób wzięło udział w procesie jako świadkowie, m.in. świadek koronny Marek, bez pseudonim Rudy, który za oszustwa stracił potem status. Rok 1999 przyniósł również ze sobą strzelaniny, które w eliminacji przeciwników okazały się skuteczniejsze od bomb. Przeżył tylko postrzelony w głowę przy ulicy Solnej Włodzimierz G. pseudonim bokser. Gdy Tadeusz M. pseudonim Tatowelma Terac i Mariusz K. siedzieli w areszcie śledczym, w lipcu zlikwidowano Aleksandra J. pseudonim Pasza, w lesie Potłowiczem Garotą udusić miał go Marek W., bo ten kiedyś go postrzelił. W zajściu uczestniczył też Jakub K, pseudonim puchatek Welkubańczyk Złowicza, późniejszy mały świadek koronny. Marek w składając wyjaśnienia twierdził, że nie chciał, by pasze zlikwidowano, ale nie wykruczał też, że ostatecznie to on go udusił. Miesiąc później przy ulicy Elsnera na łódzkim widzewie stracił życie Tomasz R. pseudonim ryba, zamieszany w handel papierosami pod zwierzchnictwem mafii pruszkowskiej. Prawdopodobnie przestępcy złodzi bali się go, bo był nieobliczalny. Zlecenie tej zbrodni powiązano z liderem jednego z odłamów zbrojnego ramienia Grupy Łódzkiej, czyli Markiem W. Tomaszowa mazowieckiego Jej wykonawcą miał być natomiast Robert R. Spabianic, który w 1990 roku został rekordzistą świata juniorów w strzelectwie precyzyjnym. Od października do grudnia 2001 roku organa ścigania wyłapywały kolejnych podejrzanych. Jako pierwsi wpadli Marek W. oraz Krzysztof J. pseudonim Jędrzej, a także Ireneusz S. pseudonim Sisi. Potem dołączył do nich Robert R. Działania policji doprowadziły w kwietniu 2002 roku do następnych kolejnych zatrzymań. W październiku 2007 roku szefowie grupy łódzkiej zostali prawomocnie skazani przez sąd. Tato i Jędrzej usłyszeli wyroki 25 lat pozbawienia wolności, a Mariusz K. 15 lat. Dwa lata później Sąd Najwyższy uchylił jednak orzeczone kary. Za kaucją w wysokości 400 tysięcy złotych na wolność wyszedł Tadeusz M, a po wpłacie 200 tysięcy złotych, Mariusz K. W areszcie pozostał Jędrzej. Proces ruszył ponownie w marcu 2010 roku. W listopadzie 2007 roku sąd apelacyjny uchylił też wyroki wobec niektórych gangsterów w całości lub części i przekazał do ponownego rozpoznania sądowi okręgowemu w Łodzi. Robert R i Marek W, a także kilka innych osób oskarżonych o zlecenia i dokonywanie zabójstw, podkładanie ładunków wybuchowych oraz nielegalne posiadanie broni, najpierw usłyszało kary 25 lat więzienia. Ostatecznie w lutym 2014 roku Marka W prawomocnie skazano na 15 lat pozbawienia wolności. Robert R został uniewinniony. Pozostali oskarżeni mieli trafić do zakładów karnych na okres od 10 miesięcy do 15 lat. Na początku 2016 roku na ławie oskarżonych ponownie zasiadło 10 osób. Wśród nich był Robert R. Oczywiście, obrońcy byłego mistrza Europy, który nigdy nie przyznał się do winy i nie miał zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, odwołali się od wyroku. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Łodzi, który uchylił wyrok i nakazał powtórzenie procesu. Sprawa wróciła więc do Sądu Okręgowego w Łodzi, który wcześniej lata temu uniewinnił Roberta R., zaś Marka W. skazał na 15 lat więzienia. Po wyroku posypały się apelacje. Roberta R., który odpowiadał z wolnej stopy, wcześniej z powodu tej sprawy 7 lat spędził za kratami, bronili dwaj wytrawni adwokaci z Warszawy. Zgodnie wnioskowali o to, aby Sąd odrzucił apelację prokuratury i utrzymał wyrok uniewinniający. Podkreślali, że proces jest poszlakowy, Zaś Marek W odwołał zeznania, że zlecił Robertowi R. zabójstwa. Oskarżony Marek W przyznał, że to on strzelał do Włodzimierza G. Potem wprawdzie odwołał swe słowa, ale za to pokrzywdzony Włodzimierz G. po kuracji szpitalnej podkreślił, iż widział marka W, jak do niego strzelał. Kula weszła pod okiem i wyszła z tyłu głowy. Co znamienne, po trzech tygodniach Włodzimierz G. uciekł ze szpitala i zaczął realizować zamach odwetowy nie na Roberta R., ale właśnie na marka W. Zaznaczył jeden z adwokatów. Dodał, że w sprawie zamachu na boksera były też dwie istotne poszlaki: strzał oddano z broni małego kalibru, jaką posiadał Marek W, zaś na miejscu zdarzenia odkryto ślady butów numer 44, czyli takich, jakie nosił Marek. Tym razem sąd uznał, że były strzelec wyborowy znów ma powędrować za kratki, dostał 25 lat. Ostatni z członków łódzkiej ośmiornicy, który nie odpokutował za grzechy, był Sylwester G. Został on zatrzymany w 2020 roku. Mężczyzna był ścigany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania oraz czerwonej noty Interpolu jako osoba mogąca posiadać broń palną. Sylwester G ukrywał się od 2015 roku, kiedy to opuścił zakład karny, w którym odbywał zasądzoną karę. Jak wynika z ustaleń policjantów CBSP, często zmieniał miejsce pobytu. Według funkcjonariuszy ukrywał się w Niemczech lub w Polsce. W kraju przebywał na terenie województwa Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego. Nowo poznanym znajomym przedstawiał się jako mechanik samochodowy, pochodzący z powiatu Bełchatowskiego. Zatrzymany został osadzony w areszcie śledczym, skąd trafił do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności. Wspieraj nasz kanał i kliknij co trzeba. Do jutra.